Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Jako korepetytor online chciałam Wam pokazać, jak sprawnie można wyznaczyć koszt własnych obligacji na podstawie podanych informacji w treści zadania. Jeżeli mamy treść zadania przykładowo taką: spółka akcyjna finansuje swoją działalność kapitałem własnym, na który składa się m.in. 5375 obligacji długoterminowych o wartości nominalnej 100 zł każda, oprocentowana 10% rocznie. I wiemy, że obecna wartość obligacji jest o 20% większa od jej wartości nominalnej. I my mamy wyznaczyć koszt takiej obligacji. Jeżeli wiemy, że tych obligacji jest 3375, ja zaznaczam, czy tutaj te 5000, dobrze, to już akurat mniejsze ma znaczenie, nie ma to znaczenia w tym elemencie, w którym będziemy liczyć, bo jak zobaczycie wzór, do kosztu obligacji my ustalamy koszt obligacji przypadający na jedną pojedynczą obligację, a wszystkie dane są podane dotyczące jakby jednej obligacji. Wiemy, jaka jest wartość nominalna jednej obligacji, jak jedna obligacja jest oprocentowana i jak obecnie kształtuje się wartość rynkowa takiej pojedynczej jednej obligacji. A więc taka informacja jak liczba obligacji miałaby zastosowanie, to jest element jakby wycinkowy, gdy będziemy na przykład liczyć w innym zadaniu średnio ważony koszt kapitału, gdzie między innymi wśród kapitałów mamy akcje, mamy jakiś kredyt bankowy, jakieś akcje na przykład uprzywilejowane i między innymi własne wyemitowane obligacje. A więc ten element może w tym momencie być, nieładnie mówiąc, zmyłką, więc się tym nie przejmujcie. Generalnie wzór na obliczenie jednostkowego kosztu obligacji jest następujący. Obligacje te w stosunku rocznym, czyli to, ile jeszcze musimy wypłacić tych odsetek, dzielimy przez wartość rynkową i musimy to przemnożyć przez tak zwaną tarczę podatkową, czyli przeliczenie 1 minus T, gdzie T to jest podatek dochodowy. Jak wiemy, u nas w treści zadania nie było powiedziane, ile wynosi ten podatek dochodowy. Jeżeli inaczej nie powie Wam po prostu wykładowca, ile macie zazwyczaj, czy ćwiczeniowiec przyjmować, czy 20%, czy 10%, czy 19%, przyjmujemy na przykład 19%. To od Was zależy już w treści, jeżeli nie jest powiedziane w treści zadania, ile wynosi taki podatek dochodowy, to Wy sami musicie przyjąć, ile według Was powinien wynosić podatek dochodowy zgodnie z Waszym wydziałem, uczelnią. Ja przyjmuję w tym momencie 19%, a więc to musimy ustalić, ile wynoszą na początek odsetki od obligacji za cały rok. Bo tu nie jest powiedziane w treści zadania, że te obligacje są krótsze niż rok, a więc my ustalamy, ile odsetek musimy zapłacić za pełny rok. Jest to zwyczajnie przemnożenie od wartości nominalnej, jest naliczone 10%, nie od wartości rynkowej, tylko od wartości nominalnej. Jakiekolwiek odsetki liczymy w tym momencie od wartości nominalnej. Tak jest w przypadku obligacji, a więc mamy 10 zł. Jeżeli chcemy wiedzieć, jaka jest obecna wartość rynkowa obligacji, bo jest to nam potrzebne zwyczajnie do mianownika tego obliczenia, to my mamy informację, że obecna wartość rynkowa jest o 20% większa od wartości nominalnej. A więc w tym momencie do 100 zł, ile wynosiła wartość nominalna, dodaję 20% właśnie tej wartości nominalnej. A więc wyjdzie to 120 zł. Jeżeli ja przyjmuję w mojej treści zadania,
że mamy do czynienia ze stopą podatku dochodowego na poziomie 19%, to obliczenie wydaje się nieskomplikowane, bo odsetki, jakie muszę wypłacić moim osobom, nabywcom tych obligacji, tak bym powiedziała, i podzielę to przez wartość rynkową moich obligacji i przemnożę przez 1 minus 0, tak, 19, wychodzi 0,0675. Obliczenia tutaj się wszystkie kończą, bo my mieliśmy wyznaczyć koszt obligacji, jednej obligacji. Gdyby było powiedziane w treści zadania, że mam wyznaczyć łączny koszt wszystkich obligacji, no to trzeba przemnożyć przez 5375 obligacji i w tym momencie będziemy wiedzieć, ile tych obligacji nas kosztuje, jeżeli oczywiście przemnożymy przez wartość nominalną, bo samo przemnożenie kosztu obligacji przez liczbę sztuk to nic nam nie daje. Trzeba jeszcze wycenić to jakoś w złotówkach, a więc albo ustalając wartość, jakby podając w wartości nominalnej, albo w wartości rynkowej. Nam zostaje jedynie podanie interpretacji w każdym zadaniu ilościowym z przedmiotów ekonomicznych, czyli musimy tylko jednym prostym zdaniem skomentować, że koszt obligacji własnych dla nas to 6,75%. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.